16 czerwca na stadionie Orzeł w Bobrownikach przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych gminy Bobrowniki, w których wzięło udział 12 drużyn. Grupę A utworzyły męskie drużyny OSP z Dobieszowic, Siemoni, Rogoźnika, Twardowic, Wymysłowa, Sączowa i Bobrownik. Kobiece drużyny, grupa C, reprezentowane były przez Siemonię i Twardowice. Dziewczęcą młodzieżową drużynę pożarniczą zaprezentowały Dobieszowice, a chłopięcą również Dobieszowice oraz Rogoźnik. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. W grupie MDP chłopców pierwsze miejsce zajął Rogoźnik, drugie przepadło MDP Dobieszowice. W grupie C pierwsze miejsce zajęły dziewczyny z OSP Siemoni, a drugie dziewczyny z OSP Twardowice. W grupie A pierwsze miejsce zajęła OSP Rogoźnik z wynikiem łącznym 87,70 punktów. Drugie miejsce OSP Dobieszowice, trzecie miejsce OSP Siemonia, czwarte miejsce OSP Wymysłów, piąte miejsce OSP Twardowice, szóste miejsce OSP Bobrowniki i siódme miejsce OSP Sączów. Nagrody ufundowane przez gminę Bobrowniki stanowiły puchary oraz kwoty pieniężne w postaci symbolicznych czeków. W grupie A zwycięska drużyna z Rogoźnika otrzymała czek na 1000 zł, OSP Dobieszowice 800 zł, a OSP Siemonia 600 zł. W grupie C OSP Siemonia uzyskała 800 zł, a OSP Twardowice 600 zł. Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z Dobieszowic otrzymała czek na 200 zł, tak samo jak zwycięska MDP chłopców z Rogoźnika. Za drugie miejsce MDP Dobieszowice otrzymały czek na 100 zł. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.